Jeśli ktoś nie wie, co chodzi, powinien obejrzeć tutorial na temat Unity Command System. No i teraz jak już mam rigidbody, to mogę do rigidbody na przykład wywołać takie metody jak... Jak addForce. I co tu mogę wpisać? Tu mogę podać wektor. Mogę na przykład zrobić tak. Nie jest to dobre rozwiązanie jeszcze, ale... Wektor jednostkowy prawo na osi X. Może będzie prawo, że w którą stronę zależy dokładnie. Co się dostanie? No niewiele się stanie. Pewnie dlatego, że za mała siła została tutaj wpisana. Ostatnio trochę większą siłę. Nasza deska porusza, ale nie o to nam chodziło. Nawet nie mówię o kierunku. Ale jeżeli to tak to zrobiłem, to siła działa zawsze po osi X, bo która przeciwnie badania z minusem. A my chcemy, żeby deska wystrzeliła w tym kierunku, w którym patrzy. No to jeżeli tak, to możemy skorzystać z obiektu transform. To jest to ten oto obiekt, który zawiera pozycję, rotację i skalę. I w nim na przykład mogę skorzystać z wektora pomocniczego forward. Oczywiście już wiemy, że będzie za mały, bo to wektor jednostkowy. Pomóżmy go przez 100. Oczywiście nie jest ładnie w kodzie pisać stałe. Jednak dla tego demka przeblejemy to. Czyli wynika z tego, że to nie było, że deska ma przód w kierunku osi nie tej co. Co chciałem. A zobaczmy wektor w prawo. Ale to jest X. Czyli powinien być w prawo, rzeczywiście, to będzie w prawo. A dokładnie w lewo. Czyli minus right. Minus prawo. I zwiększę tę siłę. O. Widzimy, że dokładnie teraz siła działa w tym kierunku. To nie jest kierunek X, Y, Z. To jest kierunek związany z układem tej deski. Jeżeli teraz tę deskę obróciłbym, nawet nie wiem, w górę powiedzmy, to otrzymam taki efekt. Widać ewidentnie, że siła działa w kierunku, w którym patrzę deskę. Nie jest związana z układem urządzeń. Jest związana z układem lokalnym deski. Już tak działa nasz obiekt transform. Right jest zawsze wektor w prawo naszego obiektu. Sam wektor forward wskazuje zawsze przód naszego obiektu. Globalny układ współrzędny. Jest to lokalny układ współrzędny naszego obiektu wewnątrz układu związanego z światem. Ustawmy tak jak było naszą deseczkę. Widzimy, że nasza deseczka już w tym momencie reaguje ładnie. Nie wiem, czy to chodziło, chyba nie. Odrobinę klikować możemy. A potrzymać to, o co nam chodziło. Może tylko klik. Działa. Teraz kolejnym krokiem będzie stworzenie ściany. Możemy to stworzyć na kilka sposobów. Pierwszy sposób, taki bardzo prosty, ale nie jest on tutaj najlepszy. Znaczy w przypadku małej liczby cegieł nie ma problemu. Czyli po prostu duplikujemy cegły. Tak? Na przykład dwie cegły, które się nakładają na drugą. I teraz chcę przesunąć jedną. Klikam kierunek i klawisz Ctrl. Co otrzymałem? Otrzymałem to, co chciałem. Czyli mogę w ten sposób budować prostą ścianę. Duplicate. Jednak nie jest to rewelacyjny sposób. Wiadomo, żebyśmy mieli zbudować na prostą ścianę złożoną z 1000 cegieł, no kto by komu się chciało to robić. Za chwilę pokażę, jak to zrobić łatwiej z kodu, z skryptu. Nasz skrypt wygeneruje ścianę. A na razie zrobię tak, jak jest. Pięknie. Dokładnie jest to, o co chodziło. Nasza deska elegancko rozwaliła ścianę. Ale sprawmy, by jeszcze trochę zwiększymy impet dla ładniejszego efektu. Pięknie. Genialnie. A teraz pokażę, jak tą ścianę zbudować z kodu. Usuńmy te obiekty wszystkie nasze. A może też zapisać scenę, jeżeli ktoś chce. Załóżmy katalog.
Sims. Nazwijmy naszą scenę bardzo oryginalnie na czymś Sims. Dobra. Usunę sobie wszystkie ze skiełki. I teraz, aby wygenerować tą cegiełkę z kodu, potrzebuję prefaba. Prefab to jest taki jakby szablon obiektu, wobec którego są tworzone inne obiekty. Prefab. Prefab. No i co mogę zrobić? Mogę naszą cegłę wsadzić do prefabu. No i tyle. Co to znaczy? No, mogę ten obiekt, teraz tworzyć dowolnej ilości na scenie. I nie muszę za każdym razem tego obiektu, każdego pojedynczej instancji tworzyć, tylko po prostu tworzę kopię tej instancji. A zrobiłem to po to, bym mógł naszą ścianę, która była takim obiektem, która tylko grupuje inne obiekty, dodać komponent. Czasami się mówię wymiennie obiekt komponent, no ale nie mówisz wszystkie te elementy komponenty. Skrypt jest komponentem, transform jest komponentem, nie obiektem. Z punktu widzenia kodu to jest tak obiekt. Zróbmy sobie skrypt na razie ściany. Nazwijmy go oryginalnie wolny. Ten skrypt po prostu nam wygeneruje ścianę. Mogę tego blika usunąć. Nie potrzebuję nic. Wejdźmy do edycji skryptu. Tak. No i nasz skrypcik powinien mieć dostęp do tego naszego profilu, ponieważ wyniki wszystko jest publiczne. Wszelkie takie zmienne, które mamy ze symulatora, muszą być publiczne. Czyli to komuś podoba, czy nie, tak to działa. Nazwijmy go brick prefab. A po prostu. Nie lubię komentarzy typu metoda start startuje w grę. Metoda get pobiera. Już komentuję to tak na kilka zdań. Jak jedno zdanie. Nie wiem, czy komentarze to odmieniają. Zdanie, że albo komentarz powinien być długi, albo nie powinien komentarz mówić dokładnie to, co mówi nazwa metody. Nazwa powinna być tak zaprojektowana, by ktoś po nazwie już wiedział, co ona robi. Bez komentarza. Start.